Największym triumfem króla Jana III Sobieskiego, który przyniósł mu uznanie całego chrześcijańskiego świata, była bitwa pod Wiedniem w 1683 roku. Jako wotum za zwycięstwo król ufundował klasztor i kościół kapucynów przy ulicy Miodowej w Warszawie, widoczny za moimi plecami. Poświęcenie kamienia węgielnego nowej świątyni odbyło się niemal w przeddzień wyprawy wiedeńskiej, 16 lipca 1683 roku. Król ślubował, że w razie zwycięstwa wystawi świątynię. Dwa dni później wyruszono z Warszawy. Jan III udał się najpierw do Częstochowy, gdzie na Jasnej Górze modlił się o powodzenie kampanii, a następnie do Krakowa, miejsca koncentracji wojsk. 15 sierpnia z błogosławieństwem nuncjusza armia polska pomaszerowała pod Wiedeń, oblegany przez Turków. Liczyła około 27 tysięcy wojsk koronnych, w tym ponad 20 chorągwi husarii. Do spotkania ze sprzymierzonymi wojskami austriackimi i niemieckimi doszło w Tulln nad Dunajem 3 września. Dowództwo nad armiami, łącznie około 70 tysięcy żołnierzy, powierzono Janowi III, którego wspierali książę Karol Lotaryński, książę Jerzy Fryderyk Waldek oraz hetmani Mikołaj Sieniawski i Stanisław Jabłonowski. Turecką armią, liczącą około 100 tysięcy żołnierzy, dowodził wielki wezyr Kara Mustafa. Pomiędzy 6 a 8 września przeprawiono się przez Dunaj. Wojska austriacko-niemieckie miały za zadanie atakować wroga i spychać go w stronę oblężonego Wiednia. Tymczasem siły polskie przez dwa dni w tajemnicy przeprawiały się w stronę Lasku Wiedeńskiego i wzgórza Kalenberg, aby tam ukryć się przed okiem wroga. Do decydującej bitwy doszło 12 września. Turcy nie spodziewali się ataku od strony lasu i nie umocnili odpowiednio swego obozu. Jan III poprowadził do ataku około 20 tysięcy jazdy. W dziejach polskiej husarii była to najsłynniejsza szarża, za którą poszły wojska sprzymierzonych. Siły tureckie wraz z Kara Mustafą zostały zmuszone do ucieczki. Wiedeń był ocalony. Polski król jako obrońca chrześcijaństwa był na ustach całej Europy. Do papieża wysłał słynny list ze słowami: przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Ojciec Święty zrewanżował się wyjątkowym darem. Wysłał do Sobieskiego poświęcony kapelusz i miecz, przyznawane za wyjątkowe zasługi w obronie wiary. Jan III dopełnił swego ślubowania. Kościół kapucynów został ukończony i konsekrowany w 1694 roku. Król chętnie tam przebywał, miał przeznaczone do swojej dyspozycji cele. Tam też spoczął po śmierci, zanim jego szczątki przeniesiono na Wawel. Kapucyni przechowują do dziś urnę z sercem króla i portret Jana III, wedle przekazów namalowany przez nieznanego z imienia zakonnika za życia Sobieskiego.